Dzień dobry, bardzo mi miło powitać Państwa na konferencji Ruchu Palikota. Dzisiaj poprosiliśmy Państwa już po raz drugi, ale to nie ostatni raz, kiedy wracamy do tematu. Po raz drugi w sprawie upadłości fabryki Malma, fabryki makaronów, niegdyś numer jeden w Polsce. Oddaję głos Pan poseł Michał Kabaciński. Dzień dobry, witam Państwa. Odczytam Państwu treść naszego oświadczenia na komentarz jednego z banków po naszej pierwszej konferencji. Nawiązując do konferencji prasowej Ruchu Palikota w sprawie dotyczącej upadku przedsiębiorstwa Malma, chciałbym poinformować Państwa, że otrzymaliśmy komentarz zarządu banku PKO S.A. Treść tego komentarza jest Państwu zapewne znana, jednak zawiera ona nieprawdziwe informacje. Bank zarzucił panu Myślowi Marbo, że mija się z prawdą, informując nas, iż Alessandro Profumo nie zasiadał w zarządzie największego konkurenta Malmy, firmie Barilla. Bank twierdzi, że pan Profumo zasiadał tylko w radzie nadzorczej tej firmy. W tym punkcie bank mija się z prawdą. Sugerowałbym, aby bank udzielał w tej sprawie komentarzy rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym. Sprawa upadku przedsiębiorstwa Malma jest sprawą skomplikowaną i niepokoi nas fakt, że od samego początku jesteśmy zmuszani dementować nieprawdziwe informacje zainteresowanych stron. Działania PR-owe nie powinny zarządowi banku przesłaniać rzeczywistości. Teraz oddaję głos panu Musielowi. Tak, chciałbym tłumaczyć, że bo jestem Francuzem, byłem urodzony we Włoszech, byłem bankierem, byłem Włoszem dyrektorem banku i mogę powiedzieć do was, że po włosku Consiglio d'amministrazione, to znaczy Rada Administracji, to znaczy zarząd. A pan Profumo, jeżeli idziecie do Barilli, do ich roczne wyniki, raporty z rok 2002-2003. Pan Profumo jest wpisany jako członek Consiglio d'amministrazione, to znaczy zarząd. Bank gra może na słów, że Consiglio to znaczy rada, ale to jest Rada Administracji, tłumaczone po polsku. Rada Nadzorcza po włosku, to się mówi Collegio dei Sindaci, to znaczy Kolegium Syndików. I tak to się nazywa po włosku. I to jest Rada Nadzorcza po polsku. Ja jestem o tyle, nie rozumiem, dlaczego bank mówi takie rzeczy nieprawdy, bo taki spór mieliśmy właśnie po artykułu pani Aksamit, pani Wielowiejskiej, który był w Gazeta Wyborcza jakieś 2-3 miesiące temu. Bank żądał sprostowania od Gazety Wyborcza na ten temat. Gazeta Wyborcza robiła swoje analizy, pytając do prawników we Włoszech i szedł do wniosków, że faktycznie pan Profumo był w zarządu, a nie Rada Nadzorcza. I on mówił o sprostowania, a bank potem siedział cicho. To znaczy bank świadomo kłamał. Myślę, że to jest nie fair. Na druga rzecz, chcę powiedzieć do was, że nie ma żadna różnica w konfliktu interesów, czy człowiek siedzi w zarządu, w Rada Nadzorcza. To jest dokładnie taki sam niezgodności, jeżeli możliwe prowadzenie do konflikt interesów. I to jest o tyle warte, czy człowiek jest w Rady Nadzorczej lub w zarządu. To nie ma znaczenia. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Jeszcze kilka słów komentarza. Otóż pan Michel Marbo głoduje pod Sejmem, jak Państwo wiedzą. I to głoduje na poważnie. Stracił już 5 kg i są pierwsze oznaki osłabienia organizmu, zimno, dreszcze i tak dalej. No, ja nie chcę straszyć, ale znam Michela Marbo od dłuższego czasu i wiem, że to jest człowiek, który nie rzuca słów na wiatr. Jak powiedział, że będzie głodował, to będzie głodował do skutku. Stąd jeszcze raz apelujemy do odpowiednich przedstawicieli władz polskich, żeby tę sprawą się zainteresowały. Przede wszystkim, żeby spowodowały to, żeby pracownikom Malmy, mieszkającym na terenie zakładów we Wrocławiu, włączono wodę. Nie można ludzi pozbawiać wody, nie można pozbawiać ich prądu, nie można pozbawiać ich dachu nad głową. W związku z tym oświadczam, że złożyłem na ręce prokuratora generalnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez syndyka masy upadłościowej Malmy. Z tym zawiadomieniem można się zapoznać z całą jego treścią na stronie ruchpalikota.org.pl.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ruch Maligota zamierza zorganizować spotkanie z poszkodowanymi pracownikami we Wrocławiu, jak również czekamy w dalszym ciągu na oficjalną odpowiedź banku, jak i Komisji Nadzoru Finansowego. Dokładnie, prawdziwą informację. Także jeżeli nie ma pytań, są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia na następnej konferencji.